Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muszę sobie dyscyplinę położyć, czasową. Zazwyczaj jestem przyzwyczajony, że gdzieś pod nosem, czy przed nosem miałem zegarek, bo jak pracowałem kiedyś w radio, to ta dyscyplina czasowa była bardzo ważna i trzeba było się pilnować. A ja mogę tak ustać i sobie mówić i mówić, co niektórzy mogą sobie spokojnie spać w tym czasie. Ale ja bym mógł mówić i mówić i później by minął obiad albo coś innego, abyście z głodu padli. Kochani, cieszę się bardzo, że mogłem tutaj przyjechać. Rzeczywiście, może całą noc nie jechaliśmy, ale żeśmy już o pierwszej byli na nogach i ruszyliśmy, ale chcielibyśmy być już też wczoraj, ale 25 dzień dla naszej parafii, ale nie tylko już dla naszej parafii, jest takim wyjątkowym dniem, ponieważ każdego miesiąca, oprócz miesiąca grudnia, gromadzimy się wspólnie na wieczorze medziugorskim. Przenosimy program modlitewny z Medziugorje do polskiego Medziugorje, do parafii Burzyn pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w diecezji łomżyńskiej. I tam się modlimy z pielgrzymami, z parafianami, którzy przebywają. Imię i nazwisko znacie, niektórzy może trochę więcej mnie kojarzą, niektórzy może trochę mniej. Moja przygoda z Medziugorje tak naprawdę zaczęła się w roku tak bliżej, w 2006 i nie przez Medziugorje, co ciekawe. Ale kiedyś Matka Boża w Medziugorje powiedziała takie bardzo znamienne słowa, że to, co rozpoczęłam w Fatimie, dokończę w Medziugorje. Później te słowa zostały też powtórzone w bardzo podobny sposób przez Pana Jezusa do Alicji Lęczewskiej. Pan Jezus powiedział, to co moja mama rozpoczęła w Fatimie, zakończy w Medziugorje, czy dokona też w Medziugorje. I rzeczywiście ja do Medziugorje trafiłem przez Fatimę. Byłem poproszony, żeby być kierownikiem pielgrzymki duchowej. O Medziugorje wcześniej słyszałem, ale podobnie jak ksiądz Oskar miałem takie mieszane uczucia, czy to rzeczywiście jest to. I kiedy pojechałem z grupą parafian, wtedy pracowałem w Łomży, w największej parafii naszej diecezji, parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego na pielgrzymkę po sanktuariach Europy. Bardzo wiele na tej pielgrzymce, przede wszystkim, którym głównym celem była Fatima, padały słowa o Medziugorje, co ciekawe. Ja się tak zapaliłem, że postanowiłem pojechać. Zorganizowałem dwie grupy i na pierwszą pielgrzymkę ja nie pojechałem, tylko pojechał mój kolega. Ja dopiero pojechałem na Festiwal Młodych i tak zaczęła się moja przygoda z Medziugorje i moja miłość do Medziugorje, do którego później już pielgrzymowałem wielo i można by było tego słowa używać jeszcze kilkadziesiąt razy. I rzeczywiście później był jeszcze taki jakiś krótki moment, ale Pan Bóg lubi jeździć na osiołku. No i wybrał sobie takiego osiołka, trochę lichego, wychudzonego, ale lubi takie mizernoty. Nie wiem, jaki ten osiołek był, na którym wjeżdżał do Jerozolimy, może był trochę lepszy. Ale rzeczywiście Pan Bóg wie, co robić. Jak ja wspomniałem, ja w takim przełomowym momencie miałem taką wyjątkową pracę. Ja zresztą w duszpasterstwie tak naprawdę niewiele pracowałem. Nie miałem dużego doświadczenia duszpasterskiego, bo jakoś tak na 17 lat kapłaństwa, bo tak naprawdę były tylko 4 lata na parafii. To nie jest dużo. A 13 lat gdzieś tam w świecie trzeba było być. Ale rzeczywiście byłem pierwsze 3 lata wikariuszem, później w Łomży, tak jak wspomniałem. Później miałem przerwę, ponieważ byłem i na studiach, i troszeczkę pracowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczyłem się w ogóle przedmiotu, który nie ma z religią nic wspólnego. Jedynie jest używany, bo tak naprawdę studiowałem filologię klasyczną, czyli język grecki, język łaciński, ale bardziej też pisma starożytne niż
teksty religijne. Później udało mi się wejść trochę w ojców kościoła i 7 lat spędziłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Później był taki krótki motyw pracy w parafii Jedwabne, w tym Jedwabne, bo zawsze wszyscy się pytają. Później były 4 lata, naprawdę takie powiem szczerze, że bardzo owocne, bo może nie była to praca duszpasterska, ale tak naprawdę moja parafia miała kilkadziesiąt tysięcy dziennie. Ponieważ pracowałem w radio, miałem dostęp do mediów, więc mogłem się komunikować z ludźmi, nie tylko mówiąc nawet o wierze, ale i o społecznych rzeczach, nawet i czasami o politycznych. I 4 lata rzeczywiście pracowałem w naszym diecezjalnym radio. Ale w ostatnim roku jakoś tak Pan Bóg trochę się chyba o mnie upomniał i troszeczkę przypomniał mi i Medjugorje i zaprosił mnie. I zorganizowałem wtedy pielgrzymkę do Medjugorje. No i tak jakoś ta pielgrzymka się jedna zorganizowała. Zapisały się osoby na listę rezerwową. Z tej listy rezerwowej powstał drugi autokar, z którym pojechałem za 2 tygodnie. No i później znowu jeszcze lista rezerwowa, z którą pojechałem na Sylwestra. Więc to rzeczywiście Pan Bóg jakoś tak mnie ciągnął, ale On wiedział, co robi i potrzebował tego osiołka rzeczywiście. I kiedy pojechaliśmy na Sylwestra pamiętnego roku 2019-2020, kiedy już zaczynały się pojawiać różnego rodzaju głosy o epidemii, pojechaliśmy właśnie do Medjugorje, byliśmy tam, no i Pan Bóg zrobił sobie dowcip ze mnie. No miałem, mówię, tak świetną pracę, zresztą z której się realizowałem, w której się spełniałem, która przynosiła też mi radość, bo też mogłem być z różnymi ludźmi. No i 2 stycznia, czyli na samym początku roku, wiem, że to był czwartek, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, dzwoni telefon, a Szymon może potwierdzić, że jak organizuje się pielgrzymkę, no to jest się tak trochę więźniem tego telefonu, prawda? Bo nie wiadomo, kto coś dzwoni, ale patrzę, kto dzwoni, Bypy Janusz, czyli mój biskup. No bo dzwoni szef, ale tutaj na ołtarzu inny szef. No to napisałem, oddzwonię później. A co tam? No przecież Pan Jezus chyba ważniejszy. Niech biskup sobie poczeka. No i rzeczywiście mieszkaliśmy w takim hotelu troszeczkę dalej niż zwykle. No i kiedy weszliśmy w boczną uliczkę, oddzwoniłem. Ja mówię, co biskup chce? Przecież wie, że ja jestem w Medjugorje. No a ksiądz biskup mówi, no proszę księdza, ja wiem, że ksiądz jest teraz w Medjugorje, ale jest taka sprawa, że na jednej z parafii, właśnie w Burzynie, zachorował ksiądz. Ksiądz jest chory praktycznie od lipca, nie ma go na parafii. Ktoś tam gdzieś go zastępuje, no i trzeba by było podjąć pracę taką duszpasterską w tej parafii, więc jak ksiądz na to się zapatruje. Przedstawił też trudności, które będą z tym związane. Ja mówię, i tak nie wiedziałem, co zrobić. No ale mówię, no to dobrze. I ksiądz biskup się pyta, to kiedy ksiądz z tego Medjugorje wraca? Ja mówię, no to tak z soboty na niedzielę. Ja myślałem, że to będzie w perspektywie gdzieś za miesiąc, za 2, taki happy. A ksiądz biskup mówi, no to tak od niedzieli. A ja mówię, to o której tam pierwsza msza święta? A to nie wiem, to ksiądz sobie sprawdzi. No bo skąd ksiądz biskup ma wiedzieć, w której parafii są msze święte, prawda? Jak jest tych parafii kilkaset w diecezji, więc nie jest to realne. No to rzeczywiście ja sobie sprawdziłem. No i wróciłem z tego Medjugorje w nocy z soboty na niedzielę około 2. Powiedzmy, że się przespałem, no i pojechałem tam. No byłem przyjęty, jak byłem przyjęty przez ludzi bardzo rzeczywiście życzliwie. Część ludzi mnie gdzieś tam kojarzyło, przede wszystkim ludzi młodych, ponieważ ja pracowałem
w sąsiedniej parafii, gdzie ta parafia należy do gminy, prawda? Więc młodzież też przychodziła do pracy, więc część tych ludzi jakoś mnie kojarzyła, tylko troszeczkę w innym wydaniu, takim trochę XXXL. Więc bardziej mnie po głosie kojarzyli niż po wyglądzie. No, ale rozpoczęła się praca i powiem szczerze, że nie miałem świadomości, że te przygotowania do Medjugorje rzeczywiście będą miały taki ogromny wpływ na to, co wydarzy się w tak bardzo krótkim czasie. Bo przede wszystkim też myślę, że wiecie, że ten czas nie był łatwy i wszystko robiliśmy tak naprawdę pod górkę. Bo kiedy tak w pełni już mogłem przejąć parafię, no to mnie zamknęli parafię rządzący, bo wprowadzili limit 5 osób. No i co zrobić, jak tu funkcjonować? Jest tutaj też taki Krzysztof, właśnie przyjaciel z grupy Nazaret. Też posypało nam się zawierzenie Matce Bożej, bo przygotowywaliśmy się na 25 marca na oddanie właśnie też z tą grupą Nazaret. To wszystko padło, bo właśnie akurat wtedy wprowadzono te limity. Na rekolekcje już, które organizowaliśmy, pierwsze wielkopostne, już mało kto przyszedł. No i wszyscy mówili o tych limitach, ja się z tymi limitami nigdy nie mogłem zgodzić. I nawet jak dostałem upomnienie od Sanepidu, że trzeba było umieścić ilość osób w kościele, no to ja tak sobie pomyślałem, zadzwoniłem do znajomej drukarni i wydrukowali mi baner. I wydrukowali napis limit. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię i wszyscy oczywiście większe. I jak się pytali, czy jest limit, to ja mówię, proszę bardzo, wisi. I tak naprawdę ja nie miałem nigdy zamiaru tworzenia czegoś takiego jak polskie Medjugorje. I to naprawdę nie jest też mój pomysł, tylko to był pomysł, który się rodził tak w jakiś sposób, tak stopniowo, I niestety bardzo szybko, a może stety. Bo tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą też takim znakiem było, to też wtedy, jak byłem we wrześniu z tą pierwszą grupą, ja tak uważam, takiego przygotowania tego trzystopniowego do przyjścia do Burzyna, to otrzymałem figurę Matki Bożej Królowej Pokoju. I tak sobie pomyślałem, Boże, kolejna figura Matki Bożej. No tych figur jest dość sporo. No ale Matka Boża zawsze sobie znajdzie miejsce u mnie w domu, no bo jakby mogło być inaczej. I okazuje się, że później ta figura, ona była celowo przywieziona właśnie tego pierwszego dnia, bo ona miała stanąć w kościele. Ona pierwszy stanęła w dolnym kościele, a później stanęła w górnym. I byłem bardzo mocno zdziwiony, bo ona, postawiliśmy ją dokładnie 3 lutego, jak rozebraliśmy szopki, te wszystkie dekoracje świąteczne. I od razu, słuchajcie, w pierwszą niedzielę ludzie zaczęli klękać przed tą figurą Matki Bożej. Przed zwykłą białą figurą, taką prostą, naprawdę, z tym rozwianym płaszczem. I to było zaskakujące. My w pewnym momencie też, była tam taki konflikt zbrojny, zaczęliśmy się modlić koronką Królowej Pokoju, ale też to, co zawsze chciałem, no to wiadomo, proboszcz jak przychodzi, no to zazwyczaj się rozgląda, żeby remontować. Jak ci zamkną parafię i odetną ci od środków finansowych, no to nie za dużo pomyślisz, co masz remontować, to zostaje czasami tylko się modlić. No więc, ale tak naprawdę modlitwa nigdy mi nie sprawiała jakichś trudności, a wręcz przeciwnie, był to taki bardzo dobry czas i bardzo przyjemny i pożyteczny. Ale też, tak jak wspomniałem, pierwszy raz byłem właśnie w Medjugorje z parafii Krzyża Świętego i tam zaczęliśmy takie spotkania modlitewne w ostatni piątek miesiąca, bo on tylko był wolny w sumie, a pasowało, bo to było zawsze po 25.
taki sam sposób, jak modlono się w Medjugorje, bo to, co mnie osobiście zachwyciło w Medjugorje, to można mówić o wielu rzeczach. Niektórzy zachwycają się krzyżem, który jest tam za stacjami, za tajemnicami światła. Niektórzy zachwycają się adoracją Najświętszego Sakramentu. Niektórzy zachwycają się odwiedzeniem, wejściem na Kryževac, bo to rzeczywiście jest takie dla mocnych zawodników. Niektórzy zachwycają się Podbrdo. A to, co mnie za pierwszym razem zachwyciło i ciągle fascynuje w Medjugorje, to jest wieczorny program modlitewny. Ja po prostu jestem, ja od pierwszego momentu zakochałem się. I jak byłem nawet wtedy na tym pierwszym festiwalu młodych, ja uważam, że festiwal młodych jest to typowo pokutna pielgrzymka. Naprawdę ten upał jest niemiłosierny. A jak się, słuchajcie, waży 100 kilo, to na ponad 100 kilo, to naprawdę to jest ciężkie do przeżycia. Ale ja pamiętam, że tam każdą godzinę na tych ławkach wysiedziałem, wysłuchałem wszystkiego. I czekałem za każdym razem na ten wieczorny program modlitewny i za każdym razem, jak jestem w Medjugorje, to jestem w pełnym tym programie uczestniczę, bo on mnie rzeczywiście zachwyca. I on jest też, uważam, taką odpowiedzią, na prośbę Matki Bożej tej trzygodzinnej modlitwy, prawda? Że można wygospodarować taki czas. Akurat jesteśmy też w takich dniach, kiedy też wspominamy odejście ojca Slavko Barbaricza, bo to akurat na dniach praktycznie przeżywaliśmy rocznicę śmierci, ale to ojciec właśnie Slavko ułożył ten program tak, jak on wygląda do dnia dzisiejszego. I wtedy też on mnie zachwycił i my przenieśliśmy go do Łomży. I rzeczywiście on bardzo dużo ludzi w takiej niewielkiej kaplicy tymczasowej gromadził bardzo, bardzo dużo osób. I kiedy ja przybyłem do Burzyna, to też chciałem się przede wszystkim ze swoimi parafianami modlić. I chciałem się modlić i mówię, no to zaproszę ich na wieczór medjugorski. Oczywiście zaprosiliśmy, mówię, najlepszym takim czasem to jest miesiąc maryjny, miesiąc maj, więc dobrze ten. Oczywiście, co od niektórych dostałem burę, nawet tutaj obecnych, a ty nie robisz żadnego plakatu, nie rozpowszechniasz tego. Ja mówię, no słuchaj, mówię, no trochę jest epidemia, trochę przyzwoitości, mimo wszystko musimy zachować. Ale swoimi kanałami dotarliśmy do ludzi, rzeczywiście tych ludzi się zgromadziło. I tak jak mówiłem, Pan Bóg no ma tych swoich osiołków i te osiołki czasami więcej gadają, jak myślą i kalkulują. I od tego gadania tak naprawdę wszystko się zaczęło, bo może część już was wie, ale kiedy właśnie mówiłem tego pierwszego wieczoru medjugorskiego kazanie, mówiłem właśnie też o modlitwie i miałem takie pragnienie, żeby też powstało takie miejsce modlitwy, takiej w ciszy. No i zobaczyłem z tyłu kościoła niebieski krzyż. No i słuchajcie, ja zaprosiłem za miesiąc wszystkich na 39. rocznicę na poświęcenie niebieskiego krzyża. Nie miałem nic. I oczywiście w ciągu 9 dni przed samą rocznicą ten niebieski krzyż powstał. I niebieski krzyż otworzył taką drogę, że później powstało Podbrdo z tajemnicami różańcowymi. Powstały stacje drogi krzyżowej na odcinku 7 km. Powstała figura Matki Bożej, taka podobna jak stoi przed kościołem świętego Jakuba. I praktycznie wszystko w jednym roku. W ciągu dosłownie kilku miesięcy to szło po prostu lawinowo. Mało tego, w tym samym roku, słuchajcie, my zaczęliśmy w maju modlitwę, a we wrześniu przyszła już pierwsza piesza pielgrzymka.
która przychodzi co miesiąc. Nawet wczoraj przyszli, mimo że było jak szklanka, mimo że głównemu organizatorowi samochód, bus, który kupił kilka miesięcy temu, stanął na dachu. Oni przyszli, nie? I oni przychodzą. I ja się zawsze śmieję, że na Jasną Górę pielgrzymki przychodzą dwa razy w roku, na 15 i 26 sierpnia, do Burzyna dwa razy w miesiącu, bo im było mało, to jeszcze przychodzą w każdy pierwszy piątek miesiąca i odprawiają drogę krzyżową o 15 rozpoczynając i kończąc Eucharystią. Więc rzeczywiście miejsce, które powstało, Polskie Medjugorje, myślę, że jest takim miejscem modlitwy, bo słuchajcie, ja tak powiem szczerze, że jak jechałem tutaj na Annaberg, ja bardziej tą nazwę kojarzę niż Góra Świętej Anny, bo mam bardzo wielu kolegów, powiem szczerze, że nawet może chciałbym ich odwiedzić tutaj z diecezji opolskiej, z gliwickiej, bo poznałem ich na studiach i oni zawsze powiadali o Annabergu. Ja nawet miałem tutaj przyjechać, słuchajcie, z konferencją patrologów polskich, sekcji patrystycznej przy konferencji Episkopatu Polski. No i nie przyjechałem, żeby przyjechać pierwszy raz tutaj. Jak jechałem tutaj, to mówię tak, no ten mój Burzyn to jest Kociejewo, ale tutaj dojechać to też prawie niedużo lepiej. Tutaj się chociaż jedzie między domami, a u mnie to już mówią, że wrony zawracają na Biebrzy, bo już nie ma nic za kościołem. Naprawdę nie ma nic, tylko chodzące łosie, pływające łabędzie, gęsi, żurawie i inne ptactwo. Więc to trochę taka może reklama, ale rzeczywiście Pan Bóg wybiera też takie sobie miejsca, takie bardzo ciche. I kiedy tak naprawdę ja też zacząłem porównywać parafię w Medjugorje, to okazało się, że mamy prawie taką samą ilość osób. To jest parafia jedna i druga, która nie była nic znana. Tam wystarczył jeden dzień, że niemalże cała Jugosławia, później krótki czas, żeby usłyszało o Medjugorje cały świat. Dzisiaj mało osób też nie kojarzy już Burzyna, chociaż mylą jeszcze z tym małopolskim Burzynem, a nie z tym z diecezji łomżyńskiej na Podlasiu. Ale dzisiaj też wiele osób już to miejsce zna i wystarczył tak naprawdę jeden impuls. Też to, co wspomniałem, pragniemy, aby to było, to nawiązując też do księdza Oskara, który mówił o pokoju i mówił o modlitwie, prawda? Rzeczywiście my też takich Bożych znaków bardzo wiele doświadczamy. Też jednym z takich znaków, Pan Bóg zresztą sam się o wszystko upomina i po prostu stawia mnie przed faktem dokonanym, ja niewiele mam do powiedzenia. No ale to co ja będę się z Nim kłócił, przecież no to nie na tym polega. W Piśmie Świętym kłócili się czasami, dość nieźle na tym wychodzili. Ale rzeczywiście też nawiązując do takiego miejsca modlitwy, bo my Medjugorje to przede wszystkim jest miejsce modlitwy. Też pragniemy, aby to stało się miejscem wieczystej adoracji, które będzie też emanowało tym pokojem. Tworzymy kaplicę wieczystej adoracji 24 godzin nieustannej. I chcemy też, żeby ci, którzy przybędą do polskiego Medjugorje i wejdą do kaplicy, doświadczyli odrobiny tego, czego doświadczają na co dzień widzący. Dosłownie w sposób fizyczny wręcz. A w ogóle skąd pomysł może ten? Ja lubię tak dawkować, żeby was... nie będziecie spać. W ogóle pomysł wieczystej adoracji zrodził się w 40. rocznicę objawień Matki Bożej, kiedy przybyła, zresztą Pan Bóg też o to się sam zatroszczył, monstrancja z Medjugorje, ta, która ma być do kaplicy wieczystej adoracji na miesiąc czasu do nas. I wtedy Mariusz Drapikowski mówi do mnie, słuchaj, Pan Jezus był przez miesiąc u Ciebie wystawiony, nie możesz tego zatracić. No i ja, słuchajcie, się trochę tutaj właśnie z Panem Bogiem kłóciłem, ale On wie, co robić.
też wtedy zrobiliśmy pierwszą mękę, pierwsze 24 godziny męki pańskiej. I ja ciągle, słuchajcie, od tego praktycznie jakby końca czerwca przez cały lipiec chodziłem z takim wyrzutem sumienia, no ta adoracja, ciągle ta adoracja, no żeby była całodzienna adoracja. No i tak szukałem tego miejsca i mówię tak, no nie wystawię Najświętszego Sakramentu na ołtarzu, bo jest niebezpiecznie. Nie chcę zamykać kościoła, bo kościół nie jest otwarty cały czas. Tylko na noc zamykamy, a dzień jest cały czas otwarty, można normalnie do niego wejść, można się pomodlić. Mówię, na ołtarzu nie zostawię, ale i tak dzieliłem się z tym pomysłem i taki ksiądz Stanisław, który dzisiaj mnie jutro zastępuje, emeryt, który przyjeżdża z pomocą, a który też stworzył sanktuarium Matki Bożej, którym też Matka Boża się posłużyła na Kurpiowszczyźnie, który odkrył, że w roku 1850 tam objawiała się Matka Boża, przypomniał ludziom i utworzył też sanktuarium. I on mówi tak, mówi: Marcinku, słuchaj, tutaj u Matki Bożej to Pan Jezus, ta jest taka boczna kaplica, tu by się bardzo dobrze czuł. Kratę zamkniesz, mówi, tu postawisz, będzie na tle Matki Bożej, to będzie elegancko. Słuchajcie, ja się tak zapaliłem, to było w niedzielę, ja już w poniedziałek dużą monstrancję zamówiłem z dużą hostią, ona we wtorek przyszła, no i mówi, no to mówię, zrobimy wystawienie Najświętszego Sakramentu, rozpoczniemy męką pańską i po męce pańskiej, po tej pierwszej będzie adoracja. Ale ja tak wstałem o czwartej, bo jak jest męka pańska, no to nie dość, że się 24 godziny ją prowadzi, no to trzeba ją przygotować, no to się wtedy nie śpi ponad 40 godzin. Ale wstałem i tak sobie, i Pan Jezus mówi tak, a na co ty czekasz? Mówi, ja to nie chcę tutaj czekać jeszcze tam iluś 24 godzin, ale ja chcę już być adorowany. Więc ja rano na mszę świętą odprawiając, hostię zakonsekrowałem, ustawiłem, wszystko przygotowane było, bo tak mi się jakoś Pan Bóg w tym wszystkim pokierował. I słuchajcie, przyjechali ludzie i od razu przed tą kaplicą klęczeli na modlitwie. I rzeczywiście, tak jak wspomniałem, my jesteśmy trochę takim kociejewem, parafią, która jest w ogóle oddalona od takiej głównej drogi 10 km między Łomżą a Białymstokiem. Ale jak przychodzi taki okres letni, ale nawet teraz, zimą to bardziej widać, bo widać często ślady. Widać, że ciągle ktoś zachodzi do kościoła, specjalnie zajeżdżając, żeby być przed Najświętszym Sakramentem. I dlatego też kolejną rzeczą właśnie ta kaplica 24 godzin adoracji, ale też powstał taki impuls, że dlaczego akurat ta kaplica i dlaczego 24 godzin? I też Pan Jezus taką podpowiedział intencję, bo ja jakoś nie mogłem się z wieloma rzeczami pogodzić też w czasie tej epidemii, powiedzmy, z tymi sytuacjami, które się działy, z tymi też dyskusjami na temat godności przyjmowania Najświętszego Sakramentu, ale to zostawmy. Ale bardziej nie mogłem się pogodzić z takimi obrazami, że coraz częściej w Polsce jest znieważany Najświętszy Sakrament i muszę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, z cichym przyzwoleniem. Zobaczcie, nikt do tej pory nie pociągnął do skutków cywilnoprawnych, odpowiedzialności prawnej za symulowanie mszy świętej, za odtwarzanie jakichś procesji, które naśmiewają się z Najświętszego Sakramentu. Jest jakieś takie, mam wrażenie, ciche przyzwolenie albo taki święty spokój. Święty spokój, nie ruszajmy. I też odczułem taki głos w sercu, że Pan Jezus pragnie, aby było miejsce, które będzie wynagradzało za zniewagi w narodzie polskim przeciwko Najświętszemu Sakramentowi i chcielibyśmy, żeby ta kaplica w polskim Medjugorju była takim wotum narodu polskiego, właśnie jako wynagrodzenie za zniewagi Jezusa przede wszystkim w naszym narodzie, których niestety chyba jest coraz częściej. Ale też i jakieś takie te ataki, nawet i przerywanie mszy świętej,
co sądy też oczywiście widzą, że nie ma nic w tym wielkiego i strasznego, ale to zostawmy. No i ja miałem jakiś pomysł na tą kaplicę, żeśmy nawet rozmawiali z projektantem, nawet z panem Mariuszem Drapikowskim, na temat taki, żeby ta kaplica była bardzo, bardzo podobna taka, jak miała być w Medjugorje. Ona, ten pomysł się w Medjugorje troszeczkę chyba tam na ten moment też urwał, ale ja w swoim też sercu jakieś ciągle odczuwałem, że no, mimo wszystko ta monstrancja z kryształu jest piękna, ale ona do mnie nie przemawiała. No, jest piękna kaplica adoracji w Niepokalanowie, no ale mnie ta dziura tam w tej Matce Bożej jakoś też tak niekoniecznie. I słuchajcie, nosiłem, miałem ciągle gdzieś w głowie i w sercu i przed oczami obraz kaplicy. I pewnego razu zadzwonił telefon. Nieznajomy, ale odbieram. Przedstawił się pan Dariusz Kraszewski. Proszę księdza, ja przed chwilą księdzu wysłałem portfolio swoje. Jestem artystą, projektantem sakralnym. Ksiądz to przejrzy i ten, ja mówię, wiecie, do proboszcza tych telefonów z propozycjami to dziennie jest kilkadziesiąt. Ja mówię, dobrze, dobrze, to ja się zainteresuję, oddzwonię. No ale nic, mówię, zaglądam na maila. Słuchajcie, otwieram to pod portfolio. I widzę kaplicę, którą miałem ciągle w sercu, przed oczami i gdzieś tam za mną chodziła. Dosłownie przeniesiony obraz. Więc od razu, nie za jakiś czas, tylko za telefon, pan przyjechał praktycznie, to było jakoś koniec tygodnia, on przyjechał w niedzielę i w ciągu dosłownie kilku dni stworzyliśmy projekt. Ten projekt będzie można wziąć w postaci ulotki, ja jeszcze w samochodzie, bo nie do końca się jeszcze zdążyliśmy rozpakować. Będzie można wziąć. I dlaczego przyjęliśmy też taką formę, że każdy, kto będzie przyjdzie, będzie mógł doświadczyć tego, czego doświadczają widzący. Ponieważ widzący dali konkretny opis, jak Matka Boża im się objawia. I my skorzystaliśmy, tworząc kaplicę, z tego opisu. Matka Boża zawsze przychodzi, jakby wyłania się z takiego światła w formie krzyża. I rzeczywiście spróbujemy stworzyć taki świetlny krzyż, z którego będzie wyjawiała się cała postać Matki Bożej. Jak ktoś był z was w Medjugorje, w tej sali auli Jana Pawła II, tam jest taki obraz Matki Bożej namalowany. On jest namalowany też na podstawie właśnie opisu widzących, więc Matka Boża będzie w takiej formie z otwartymi bardzo szeroko ramionami, tak jakby i na sercu będzie miała Jezusa. I monstrancja będzie miała, sama postać Maryi będzie miała 1,80 m plus chmura, na której stoi, 30 cm, czyli 2 metry i 10 cm. Będzie to chyba jedna z największych monstrancji w Polsce. Ale chcieliśmy właśnie też stworzyć taki projekt, że ci, którzy przyjdą, żeby rzeczywiście doświadczyli też tego, czego doświadczają widzący. A czego oni przede wszystkim doświadczają? Oni nie tyle doświadczają spotkania z Maryją, co przede wszystkim doświadczają samego Jezusa. Bo oni zawsze też podkreślają, że Maryja prowadzi ich. I zobaczcie, też ja zawsze to, co podkreślam, ta godzina objawienia się Matki Bożej, ona nie jest przypadkowa. 20 minut przed mszą świętą. Czemu? Żeby przygotować nas na spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Po to jest ten czas. Te 20 minut jest też niezbędne dla nas, żebyśmy przygotowali się na spotkanie z Jezusem. I rzeczywiście pragniemy gdzieś stworzyć taki pomysł i tak jak już mówiłem, pragniemy być miejscem modlitwy i pragniemy się też modlić. I też w tym polskim Medjugorje ja jakoś tak sobie znałem orędzia Matki Bożej i tak sobie kiedyś usiadłem, zastanawiałem, ciekawe jakby się miało orędzie
które Matka Boża powiedziała na temat krzyżowacza, że u samego początku, u samego zarania tej parafii był krzyż. Słuchajcie, jak tak sobie pokalkulowałem, to rzeczywiście też i w ten Burzyn Pan Bóg wpisał bardzo mocno krzyż. Bo pierwszą rzeczą tak naprawdę, którą zrobiłem, nawet nie myśląc o tym, to ustawiliśmy z parafianami, wiecie, informując burmistrza na jego terenie. Dostał informację, że będzie stał krzyż pandemiczny na rynku i Wielki Piątek będzie poświęcenie. I rzeczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, było ustawienie tego krzyża. I później ten krzyż zaczął się bardzo mocno wpisywać w tą naszą parafię, bo wpierw wpisał się w formie tej drogi krzyżowej, bo tak jak wspomniałem, przychodzą te pielgrzymki, one pierw przychodziły na 25 dnia, później przyszli i mówią, proszę księdza, my tak odprawiamy drogę krzyżową, no to byśmy może tam stację ustawili. Słuchajcie, w miesiąc czasu ustawiliśmy 14,5-metrowych krzyży z kapliczkami, ze stacjami, i rzeczywiście odprawiamy tą drogę krzyżową. Później miała być męka pańska tylko jedna, 13-14 sierpnia. Miał ją prowadzić też ksiądz Dominik Mirewski, żeśmy się nie mogli nigdy zdzwonić. A później też Pan Jezus powiedział, mówię, a co ty liter nie umiesz składać? Mówi, bierz się i czytaj. Mówię, no ty, mówię, dobry jesteś. Mówi, ja będę się męczył, a ty se pójdziesz sobie, znajdziesz wymówkę, że sobie pośpisz, bo jesteś zmęczony, to 2 godzinki, to 3 będzie. No nie było tak łatwo. Okazało się, że też Pan Bóg dał osobę, Olę z Gdańska, która też, bo nie miałem też kogo, kto by czytał. Nie znaliśmy się, poznaliśmy się tuż przed męką pańską, kiedy Ola przyjechała z 2 autokarami. Dzisiaj też właśnie ten krzyż, o którym Matka Boża mówiła w Medjugorje, bardzo się też mocno wpisał, bo jesteśmy chyba jedyną też parafią w Polsce, która ma stałe daty 24 godzin męki pańskiej. Niezmienne, znane na cały rok. Jest to zawsze 1, 2 maja, 13, 14 sierpnia. Tutaj jest taka Dorotka, która jest trochę winowajczynią intencji z tego 13, 14 sierpnia, bo w tych dniach modlimy się właśnie w tej męce pańskiej za naszą ojczyznę. Bo też w roku 1920 na Błoniach Jasnogórskich Polacy modlili się leżąc krzyżem o wolność dla naszego narodu i prosząc też, modląc się w intencji ojczyzny, więc my też podejmujemy się tej modlitwy. I też jest taka hardkorowa męka pańska w listopadzie, drugi piątek i druga sobota listopada, to jest stała data, w intencji dusz czyśćcowych. W tym roku było znośnie, ale w tamtym to dusze czyśćcowe, powiem wam szczerze, że dały nam odczuć to, co odczuwały. Słuchajcie, były włączone piece. Jest w kościele 10 piecy. Dziwnym trafem połowa nie działała, a w kościele było tak niemiłosiernie zimno, że po prostu doświadczaliśmy chyba tego, czego dusze czyśćcowe też doświadczają w czyśćcu, bo wiele osób mówi, że właśnie doświadczają przez te zimno. Więc też ta męka pańska i rozważanie jest dla nas bardzo bliskie, ale przede wszystkim ta modlitwa. Więc też zapraszam was, jeżeli będziecie, czy przyjedziecie do polskiego Medjugorje, zawsze jest takie trudne pytanie, czy macie bazę noclegową. No jest biednie tam z tą bazą, ale zawsze próbujemy coś pomóc znaleźć gdzieś w okolicy tym, którzy chcą przyjechać, więc też jakoś kierujemy, więc też będą gdzieś tu wyłożone ulotki z dostępną naszą stroną facebookową, stroną parafialną, też z YouTube'em, bo tak troszeczkę rzeczywiście tam też dzięki życzliwości wielu osobom udało nam się też to wszystko poorganizować. Jaka będzie zawsze przyszłość polskiego Medjugorje? Powiem szczerze, że nie wiem. Pan Bóg o tym wie. Jeżeli też uważam bardzo mocno, że jest to też owoc Medjugorje,
bo odczytuję to jako też takim wyjątkowym momencie. I tak naprawdę każdy dzień, dosłownie każdy dzień przynosi coś nowego. Zobaczcie, kiedy zostały zamknięte granice, kiedy zostaliśmy zamknięci, Pan Bóg otworzył jakąś taką cząstkę polskiej ziemi, gdzie można było przyjechać, prawda? Nie myśląc o paszportach covidowych, o szczepionkach, o czymś, można było przyjechać i się pomodlić, odczuć odrobinę tej modlitwy, którą modlą się parafianie i pielgrzymi w Medjugorje. Później okazało się, że też stało się to wyjątkowym miejscem przede wszystkim modlitwy o pokój dla całego świata, przede wszystkim kiedy wybuchł konflikt. To też takim znakiem, kiedy było zawierzenie świata niepokalanemu sercu Matki Bożej 25 marca, żeśmy mieli chyba apogeum pielgrzymów. Też kolejną taką rzeczą, ja sobie taką, kończy się rok, więc taką sobie zrobiłem małą statystykę. W ciągu trzecim, jakby niecałym trzecim roku trwania polskiego Medjugorje przyjechało do nas prawie 60 zorganizowanych grup, 60 autokarów. Więc tak prawie, bo trochę tam ich było, będzie pewno więcej, bo nieraz były dwie grupy, więc jest to naprawdę ogromna, ogromna liczba ludzi. Na tych wieczorach medjugorskich też tych ludzi jest coraz więcej, więc Pan Bóg jakiś plan na pewno wobec tego ma. Ja zawsze powtarzam, że gdybym ja chciał stworzyć polskie Medjugorje, nigdy by mi się to na pewno nie udało, bo przede wszystkim też w parafii nie mielibyśmy i takich zasobów, a też finansowych, bo one mimo wszystko może nie są najważniejsze, ale też są ważne i są też dość istotne. Nie udałoby się też stworzyć wielu innych dzieł. Pan Bóg tak praktycznie stryknięciem palca, ja wiem, że tak jak nawet ostatnio ogłaszałem parafianom, że mamy 10 tysięcy w kasie parafialnej. Słuchajcie, wieża, po prostu iglica nam spróchniała i musieliśmy ją natychmiast zdjąć. A ja miałam takie marzenie, żeby ustawić na wieży, żeby nad całą parafią stała figura Matki Bożej. No i ta iglica po prostu, chyba okazało się, że dobrze, że ona spróchniała. Figura Matki Bożej jest. I tak, no ale Pan zadzwonił w sobotę i mówi, no to ja bym, proszę księdza, przyjechał. No to ja sobie tak obliczyłem, mówię, no tak do nowenny, do Matki Bożej nieustającej pomocy. Czas. A mu powiedział tak, no to koszt całości 37, 50% ksiądz musi płacić. No znajdź człowieku 8,5 tysiąca. Słuchajcie, w środę były, nie wiadomo skąd. Dusze czyśćcowe pomogły Matka Bożej rzeczywiście i też ona, bo te widoczne znaki, niektórzy mówią, że nie są potrzebne. Ja uważam, że widoczny znak naszej wiary jest zawsze potrzebny. Zresztą Matka Boża w Medjugorje też mówi o tym bardzo mocno, żeby mieć w domu dużo przedmiotów kultu religijnego, żeby one przypominały nam o obecności Pana Boga. I my musimy też, podkreślam, musimy, nie powinniśmy, tylko musimy na siłę znaczyć naszą ziemię takimi znakami religijnymi, gdzie się da ustawiać figurę Matki Bożej, gdzie się da ustawiać krzyż. Dlaczego? Po to, żeby to był znakiem wyrzutu sumienia dla współczesnego świata. Matka Boża w Medjugorje przychodzi jako wyrzut sumienia dla współczesnego świata. Zobaczcie, ja to bardzo często podkreślam, szczególnie przy każdej rocznicy objawienia, kiedy świętujemy, a bardzo mocno też podkreśliłem to w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Fatimie na zakończenie roku fatimskiego. Ja wtedy powiedziałem do pielgrzymów, którzy
cała bazylika była wypełniona polskich pielgrzymów. Ja wtedy powiedziałem do nich, po co tutaj przyjechaliście? Co przyjechaliście świętować? Niewypełnienie prośby Matki Bożej? Bo zobaczcie z Fatimy, mimo wszystko, ile osób nawet odprawia nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. W Polsce nie jest źle, ale na świecie jest dramat. Tak samo zobaczcie, dlaczego Matka Boża przychodzi w Medjugorje dzień w dzień od ponad 41 lat. Zobaczcie, jako ona musi mieć cierpliwość do nas, że codziennie przychodzi i przypomina nam o swoim Synu. Ile w niej musi być miłości do każdego z nas. I ona przychodzi do każdego z nas bez wyjątku. I te 40, ponad 40, prawie 42 lata objawień już, niedługo będziemy w czerwcu świętować, one są nam bardzo potrzebne, abyśmy właśnie też byli świadkami. Ten wieczernik, drugi wieczernik Królowej Pokoju, i też ja nie mogłem też tutaj nie przyjechać, mimo że tak dość daleko, ale na Annabergu u babci, u umy Anny, jak to tutaj mówią bodajże, u umy Anny, więc u babci Anny dobrze jest też tak, może czasami warto i tej babci posłuchać, która też przypomina, jak się mamy nie zawsze słucha, bo babcia trochę czasami ma inne podejście, nie lepsze, ale inne. Więc słuchajcie, bądźcie świadkami i myślę, że każdy z was doświadczył w swoim życiu najmniejszego owocu Medjugorje. A wiecie, co każdy owoc ma w sobie? Ma ziarno. Nie trzymajcie ziaren w kieszeni. Tylko siejcie je. Amen. Bóg zapłaci.